Dzień dobry, tudzież dobry wieczór, no bo już mamy tak ciemnicę. Niestety zbliżamy się do najkrótszego dnia w ciągu roku, a zatem najdłuższej nocy i najdłuższej ciemnicy w ciągu roku. A ja mam dobry dzień. Mam nadzieję, że ty też, bo okazało się, że samochód po mojej podróży w Polskę i zepsuciu się w połowie drogi, mianowicie 264 km od chaty i wszystkich mi znanych mechaników. Kiedy to mi się zepsuł alternator na autostradzie, jeszcze na zjeździe, na szczęście zdążyłem się doturlać, okazuje się, nauczyłem się z tego wyjazdu, że jeżeli alternator pójdzie tobie, to nie jedziesz. Więc uważaj na alternator w swoim samochodzie. Chyba, że to jest diesel, to wtedy może jeszcze troszkę pojedzie, póki go nie zgasisz. Ale benzyna niestety przejedzie 24 km max, przynajmniej w moim przypadku. Podejrzewam, że do 30. Tyle co energii będzie w akumulatorze, a potem umarł w butach. No a alternator, no to się mi rozkraczył cało. Okazuje się, że tutaj rozmawiałem. Stado części, koło pasowe, szczotki, czujnik, dwa łożyska, cała litania. Kosztowało mnie to. Niestety, no razem ze wszystkim pewnie będzie jakieś 7 stówek, sama naprawa 5 stówek. Auć, auć. Bolało mnie, złotówę takie rzeczy bolą. Strasznie. No ale sukces jest, bo już jestem w domu. Jestem cały. Samochód jest w pełni sprawny i jest elegancko. Tyle mogę powiedzieć. A tobie życzę miłego dnia i do zobaczenia jutro, bo jutro coś wymyśliłem ciekawego przez komentarz na ostatnim filmie, który był, który spodobał mi się pomysł na filmik. Bardzo mi się spodobał, ale to zobaczysz jutro, jutro bądź. A ja teraz się miło przyjmuję. Żegnam, ponieważ muszę do pracy jechać, zarabiać pieniążki, odrobić się troszeczkę, odkuć, bo to jest masakra. I no, i muszę się położyć spać, bo jutro rano wcześniej chcę wstać. Dobrego!